Polska nie może iść tą drogą, na którą w tej chwili wpychają Donald Tusk. To jest nie do przyjęcia. Ten dzisiejszy sukces powinien być traktowany jako zachęta. Zachęta do bardzo zdecydowanego, energicznego działania. 15 października powtórzył się także w kwietniu. Jestem naprawdę dzisiaj bardzo dumny z nas wszystkich, ze wszystkich Polek i Polaków. 15 października powtórzył się w kwietniu. Dzisiaj widzimy, że ta droga nie będzie łatwa także w przyszłości. Nic nie będzie łatwe w świecie, w Europie i w Polsce. Dobry wieczór Państwu. Politycy wszystkich ugrupowań twierdzą, że wybory samorządowe wygrali. Ja twierdzę coś troszkę przeciwnego. Mam wrażenie, że każdy coś w czasie tych wyborów przegrał. Najmniej przegrało Prawo i Sprawiedliwość, bo jednak przetrwało potworną kanonadę hejtu, nienawiści i to z ust samego Jego Ekscelencji Słońca Peru, Donalda Tuska. PiS przegrało także prawdopodobnie władzę w 3 sejmikach, ale miało przegrać władzę we wszystkich, które posiada. Prawdopodobnie 5 mu zostanie, może wyjdzie z tego nawet 6. Najwięcej przegrała Koalicja Obywatelska, bo jej żelazny elektorat domagał się krwi i całkowitego, ostatecznego rozwiązania kwestii pisowskiej. Bardzo dużo przegrała Trzecia Droga, bo okazuje się, że Szymon Hołownia jako wiano w to ugrupowanie wniósł raptem 1,5%, jako że PSL, jak mówi pan Władysław Kosiniak-Kamysz, w ostatnich wyborach samorządowych miało 12%, teraz ma 13,5% wespół już z Hołownią. Lewica, jest taka partia w ogóle jak Lewica jeszcze, no i Konfederacja, która troszkę przegrała, troszkę zyskała, ale z nimi to nigdy nie wiadomo, co oni z tym będą chcieli potem zrobić. Witamy Państwa bardzo serdecznie. To jest program Polityka na deser, telewizja w Polsce. Krzysztof Fezet. I Dorota Łosiewicz, witamy Państwa bardzo serdecznie. Zastanawiam się, co ja mam tu jeszcze dodać, jak to już właściwie tak... Podejmuj. Wszystko podsumowałeś. No rzeczywiście, jeżeli wskazać przegranych tych wyborów, no to zdecydowanie Lewica wypadła najsłabiej, dużo poniżej oczekiwań, no a Prawo i Sprawiedliwość wygrywa kolejne wybory. Oczywiście rządzić będzie w sejmikach 4 samodzielnie, w 5 5 z koalicjantem, ale jednak w skali kraju te wybory wygrało, co oznacza żółtą, a może nawet czerwoną kartkę dla tych pałowników, podpułkowników, pałowników i innych takich. No, anihilacja, którą sobie Donald Tusk założył, nie powiodła się. Jak to powiedział wczoraj prezes Kaczyński, parafrazując Marka Twaina, wieści o mojej śmierci były przedwczesne czy też przesadzone. Michał Kamiński, który ogłaszał koniec Prawa i Sprawiedliwości dekadę temu i ostatnio przed wyborami też ją ogłaszał, no znowu się pomylił. I z tego punktu widzenia to jest rzeczywiście dobry start w wybory do Parlamentu Europejskiego dla Prawa i Sprawiedliwości. To prawda. I jeszcze jedna rzecz, gdybyśmy, znowu mówię wyłącznie od siebie, ale gdyby szukać osobę jedną, gdyby szukać jednej osoby, która najbardziej to przegrała, no to jest niewątpliwie Donald Tusk. No jeśli nawet taki portal protuskowy jak onet.pl rozpisuje się od rana, jakie są przyczyny porażki Donalda Tuska i tak dalej, i tak dalej. Sam pan Donald się bardzo przed tym wzbrania, bo on nie lubi takiego słowa jak porażka. Chociaż no, przez wiele lat i wiele razy już jej doznał w życiu, więc powinien być przyzwyczajony. Natomiast przed tymi wyborami Donald Tusk, no nie powiem, stracił cnotę, no bo przecież to są takie zawody, w których tego się już zrobić nie da. Chociaż nie chodzi o zawód polityka tym razem. Jak to mówią Rosjanie, ani nie zarobił, znaczy cnotę stracił, a rubla nie zarobił. Pije do tego skandalicznego i ohydnego zagrania Tuska tuż przed końcem, tuż przed początkiem, przepraszam, ciszy wyborczej, kiedy oskarżał prezydenta Dudę o to, że ten nie podpisał nowelizacji, mimo że ten podpisał nowelizację dużo wcześniej, w którym to twicie pan Tusk również zarzucał, no, taki brak serca u pana prezydenta. Tymczasem to jego ugrupowanie, właśnie Tuska, Koalicja Obywatelska, ustami, rękami i głową, wiem, że to prawie niemożliwe, pani Izabeli Leszczyny, przesunęła nowelizację i przesunęła, znaczy nie przesunęła nowelizację, tylko przesunęła wejście w życie Krajowej Sieci Onkologicznej. Tusk zagrał ohydnie
I pytanie, czy gdyby tak nie zagrał, to dostałby łomot jeszcze większy w skali. Mówię o tym takim porównaniu procentowym sejmików, bo też warto pamiętać, że z każdą godziną w tej chwili dowiadujemy się, że te wyniki IPSOS-u, jeśli chodzi akurat o Koalicję Obywatelską, były mocno przeszacowane. Pan Rafał Trzaskowski w Warszawie nie dostał 60, tylko 57. Prawie 5 punktów różnicy między exit polem a tym, Utobiasza co w tej chwili wiemy. Utobiasza pana Bochańskiego 5% tak, 5 więcej. Punktów różnicy, czyli tak wyszło lepiej. A osłabła Magdalena Biejat, czyli kandydatka Lewicy, która no wczoraj gigantyczny sukces ogłaszano te 15%, a chyba na ten moment jest około 12%, więc rzeczywiście na rzecz Koalicji Obywatelskiej te sondaże były mocno przeszacowane. Ale pamiętasz, jak był ten głośny wywiad z Donaldem Tuskiem i rozmawiali tam dziennikarze wszystkich stacji, transmitowany chyba na 5 antenach, jak nie więcej, i wtedy niejaki pan Marek Czyż mówił o problemie wyborców Prawa i Sprawiedliwości, że jest 7 milionów Polaków i oni nie znikną. No i patrz, faktycznie nie zniknęli. Nie mówię, że akurat tylu w tej chwili zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość, bo nie mamy jeszcze pełnych danych. No ale Donald Tusk właśnie mówi, no nie będzie łatwo, problem jest. Myślał, że tak mu to pójdzie, tak? Że tak powoła komisję śledcze, te komisje szybko się rozprawią z Prawem i Sprawiedliwością. Tymczasem te komisje śledcze się rozprawiają z rządzącą koalicją, ponieważ wychodzi z tego cyrk i śmiech jeden wielki i okazuje się, że nic tam w tym wszystkim nie było. Ale pewnie Donald Tusk będzie próbował teraz jeszcze bardziej docisnąć, jeszcze tam dojechać. Jeszcze więcej uśmiechniętej władzy. Jeszcze więcej uśmiechniętej władzy, jeszcze więcej pał, żeby chociaż ten żelazny elektorat był usatysfakcjonowany. Nie, no to po prostu trzeba zacząć pałować tych, którzy głosowali, no to po prostu. Ono, to jest pomysł właściwie, tak, zwłaszcza tych, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Nie myślę, że w wyborach europejskich należałoby jakiegoś takiego pałkownika małego, takiego Sienkiewicza tam gdzieś postawić. Rzeczywiście z dużą pałą w każdej komisji wyborczej, niech to będzie człowiek zaufania Donalda Tuska i będzie zerkał, kto tam co wrzuca, gdzie tam ktoś skreśla, będzie się przechadzał, tak jak taki inspektor troszeczkę. I jak będzie widział, że ktoś znowu stawia krzyżyk, czy nawet po raz pierwszy w życiu przy Prawie i Sprawiedliwości, to bach, pierwszy raz pałą w ławkę, to jest żółta kartka, a potem w łeb po prostu. W ten sposób wybory prezydenckie będą chyba łatwiejsze dla ugrupowania pana Donalda Tuska, choć sam wczorajszy wieczór, mam wrażenie, jednak przysporzył mu sporo wrzodów. No bo tak, Koalicja Obywatelska tych wyborów nie wygrała, ale niestety wygrał w Warszawie w pierwszej turze pan Rafał Trzaskowski, a przecież wszyscy wiemy, że miała być podmianka. Ten taki troszkę gorzki uśmiech. Gorzki, no bo sama Koalicja Obywatelska wynik zrobiła gorszy. Ponownie tak. Przegrała z Prawem i Sprawiedliwością. Natomiast ten wynik Rafała Trzaskowskiego wczoraj... To drugie nieszczęścia chodzą parami, prawda? No troszeczkę za dobry, no bo przecież jeśli Donald Tusk chciał kandydować na prezydenta, tu Rafał Trzaskowski z jakimiś 60, choć już dzisiaj wiemy, że to 57% mu wyskakuje, no to ciężko było rzeczywiście ten uśmiech z siebie wydusić. Ciężko było, no. No, wyobraź sobie Donalda Tuska, który ogląda te tablice i mówi... no jednak no nie zniszczyliśmy tego PiS-u całkiem, ale może chociaż zostanę prezydentem. Będzie ciężko, no nie podmienię teraz już go, bo mówiło się o tym już od dawna, że pan Tusk ma tego typu ambicje właśnie prezydenckie i mało tego, nawet Radosław Sikorski niedawno proponował, bardzo odważnie jak to on, żeby zorganizować w Platformie prawybory prezydenckie, jeśli pan Trzaskowski nie wygra w pierwszej turze. Ale pan Sikorski znowu chciał kandydować w tych prawyborach? Tak, chociaż znowu no potem jakby przegrał, to będzie, że ustawka. No przypomnę tylko, że nawet z Bronisławem Komorowskim pan Sikorski przegrał, no, więc tak. Widać, że papierów na prezydenta to on nie ma. Ale buła wynosi. Ale być może, że wynosi. No widać było w czasie tego wieczoru wyborczego wczoraj w Koalicji Obywatelskiej, że pan Tusk ewidentnie panu Trzaskowskiemu chce troszkę zabrać ten wieczór. To znaczy tak go tak traktował trochę jak dziecko, jak trener piłkarza, prawda? Jakby ten został, no dostał jakąś tam złotą piłkę i wychodzi trener nagle, choć takich rzeczy w futbolu akurat nie ma. Jak ktoś wygrywa, to wychodzi i zbiera nagrodę. Nie wychodzi jego trener i go tam nie klepie i mówi, patrzcie, to mój piłkarz, ja go nauczyłem. A w tym samym czasie no pan Trzaskowski też nie miał jakiejś takiej bardzo szczęśliwej miny i myślę, że
należałoby wreszcie doprowadzić do jakiejś walki, ja nie mówię bokserskiej absolutnie, ale no na jakieś, no nie wiem, na nagie miecze, czy jak to tam się nazywa, no, pan Tusk to na nagie miecze by mógł, prawda? Może nam zostały te dwa jeszcze nagie miecze spod Grunwaldu, żeby się panowie tam rozstrzygnęli między sobą. Może pałki, mamy teraz nagie pałki u pana Sienkiewicza na przykład są. No to może nagie pałki. A jak został potraktowany pan Rafał Trzaskowski przez jego ekscelencję Słońce Peru, no to proszę zobaczyć. Rafał Trzaskowski potwierdził, że jest liderem demokratycznej Polski, tej samorządowej. Uzyskał kapitalny wynik. Dzisiaj jest czas bohaterów samorządowych. Dzisiaj jest czas Rafała, jego koleżanek i kolegów z polskiego samorządu. Jeszcze raz gratuluję, Rafał, oddaję ci głos. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że jak pan Donald Tusk objął pana Rafała, to tak nim potrząsał, że ja myślałam, tak, że mu głowa normalnie opadnie. Tak go upupiał po prostu. Tak. Chodź tu, chłopczyku, chodź, tak, chłopczyku. Chociaż jest niższy, prawda? Niższy, ale starszy. No i ten dialog taki, który wcześniej pokazaliśmy, z tą taką radością wielką pana Donalda Tuska i takie te oczywiście jego bardzo radosne, jak zwykle zresztą, oczy, to mam wrażenie, że tam ten dialog mógł wyglądać tak, że w ogóle i tak nie zostaniesz prezydentem, to zobaczymy jeszcze. To ja ci mówię, że nie zostaniesz, to ja ci mówię, że zostanę. Więc w ten sposób mogą się panowie tam porozumiewać, ale dostrzegłem jedną rzecz u pana Trzaskowskiego wczoraj, że on rzeczywiście chyba po raz pierwszy tak naprawdę uwierzył we własną siłę polityczną. No przynajmniej tego dnia, być może już, no, może już dzisiaj tego nie mam, może pojutrze w ogóle o tym zapomni, no a po pojutrze się rzuci oczywiście w wir budowania tramwaju na trasy tramwajowej na Wilanów i tak już mocno opóźnionej, ponieważ zrobił dwie rzeczy pan Trzaskowski. Po pierwsze, podziękował, nie zrobił tego Donald Tusk, co jest, no, jak na niego potwornym też błędem i chyba zaniechaniem. Podziękował wszystkim samorządowcom Koalicji Obywatelskiej, to powinien zrobić lider partii. I druga rzecz, bez przerwy Trzaskowski podkreślał, że PiS to populiści. O, populistom to, nie pozwolimy populistom, nie pozwolimy populistom. Ten mówi o tych populistach, a Tusk stoi, wiesz. I przypomina raczej, sobie, jak no, to pan tak, Balcerowicz się śmiał właśnie, i kto się dzisiaj głównie kojarzy z hasłem populizmu, bo PiS-owi akurat populizmu nie bardzo da się go zarzucić, biorąc pod uwagę, ile zrealizował swoich obietnic. Oczywiście nie wszystkie, bo żadna partia nie zrealizuje wszystkich, no ale tak, żeby ogłaszać 100 konkretów, a potem mówić, no dobra, no 10 zrobiliśmy, też nie, to 8 może. Słuchaj, myślę, że to zarzucanie, znaczy częste powtórzenie słowa przy populizm przy Donaldzie Tusku to była zemsta za to potrząsanie, znaczy po prostu tak pan Tusk wytrząsł wszystko z Rafała Trzaskowskiego podczas tego wieczoru wyborczego, że aż mu musiał tym populizmem odpalić. Po drugie, no, Donald Tusk nie podziękował samorządowcom, bo po prostu, no bo to nie był jego dzień, tak? No to nie był dzień Donalda Tuska zdecydowanie. Choć mówił, że to jest dzień samorządowców, no to właśnie miał na myśli przez zaciśnięte zęby Rafała Trzaskowskiego, no bo to zwycięstwo Donalda Tuska nie było z całą pewnością. Jeszcze jedna ciekawa rzecz a propos Rafała Trzaskowskiego. Zobacz, że mieliśmy kilka sondaży przed tymi wyborami samorządowymi, które mówiły, że będzie druga tura, ale w tej drugiej turze miała być Magdalena Biejat, z tych sondaży wynikało. Jak to tym sondażom wierzyć zupełnie nie można, no bo jednak pani Biejat została już teraz, możemy powiedzieć, hen za Tobiaszem Bochańskim, bo 10 punktów procentowych różnicy, więc jak na Warszawę, tak liberalną i tak postępową, to jest bardzo dobry wynik kandydata konserwatywnego. To prawda, choć też trzeba nadmienić, o czym na pewno jeszcze będziemy dzisiaj rozmawiać, że pani Biejat i tak uzyskała dwukrotnie lepszy wynik niż cała formacja lewicowa, co jest jednak, no, pewnym przyczynkiem do rozmów o tym, co tam się będzie w tym przywództwie na lewicy działo. No nic, doszło do tego, że nawet Andrzej Stankiewicz, mówię nawet Andrzej Stankiewicz, dziennikarz Onetu, zaczął zastanawiać się, czy to jest czasem porażka Tuska, ale szybko doszedł do wniosku w jednym tekście, że to chyba jednak nie jest porażka, bo mogło być też tak, że Tusk dał specjalnie Kaczyńskiemu wygrać. To ja się zwracam do Sinych Razem, z których na pewno nikt nas w tej chwili nie ogląda. Słyszeliście? Tusk mógł dać wygrać Kaczyńskiemu. Wiecie, co trzeba zrobić teraz ze Słońcem Peru, przynajmniej na Twitterze czy na Facebooku. Tak nie może być. No, to jest po prostu pisowski kret, według pana Stankiewicza. Pani Mucha jeszcze lepszą teorię wygłosiła, ta wiceministra edukacji, co ostatnio unika mediów. Otóż ona stwierdziła, że to był podstęp Prawa i Sprawiedliwości, że te wybory zorganizowano w takim czasie, żeby młodzi ludzie nie mogli w nich uczestniczyć, ponieważ one były tuż po świętach. I podobno młodych ludzi nie stać było na to, żeby wrócić do swojego
swoich okręgów wyborczych i oddać głos. I to był taki podstęp prezydenta, to taka który... taka jest ta nowa wspaniała Polska, że młodzi ludzie już teraz w ogóle kasy nie mają na nic. A gdzie te akademiki? Gdzie te dopłaty do akademików? No za złotówkę miały być. No, miały być. Nie ma. No to widzisz. No to się okazuje, że studenci przyjeżdżają i nie stać ich na bilet powrotny. No i tak po prostu... mieszcząc się w konstytucyjnym terminie, tak sobie pan prezydent, ustalając ten termin, wykoncypował, że tydzień po świętach młodych ludzi nie będzie na to stać, żeby wrócić do swoich okręgów i zagłosować. Straszne. No ale pan Tusk wczoraj twierdził, że wybory są wygrane, a pan Kierwiński chyba jeszcze o tym nie wiedział, co Tusk mówił wcześniej, więc pan Kierwiński dzisiaj mówił tak. To sukces czy porażka, to co wczoraj się wydarzyło? To zwycięstwo. Nie mam wątpliwości, że koalicja 15 października wygrała te wybory. 52%, czyli większość poparcia dla koalicji. Natomiast pewnie są takie rzeczy, które trzeba bardzo mocno przemyśleć, przeanalizować i ruszać do pracy. A koalicja obywatelska, gdybyśmy spojrzeli na to wężej, 31,9% to są wyniki Ipsos, te sejmikowe, Prawo i Sprawiedliwość 33,7%. Więc poprawiliśmy się względem 15 października, ale zawsze jest taka sportowa złość, bo przecież jest naturalne, że te wybory sejmikowe chcieliśmy wygrać. No to zaraz. Chcieli, czy wygrali, bo ja już nic nie rozumiem teraz. Wygrali jako koalicja, jak tu mówił pan, mieć więcej 15 października, my mówimy 13 grudnia, czyli wygrali w kupie. Ale no w kupie, oni nie poszli w kupie do tych wyborów. Ale chcieli w kupie, czy chcieli normalnie? No chcieli normalnie, znaczy koalicja chciała te wybory wygrać, żeby pokazać, że dorżnęła. Przecież pamiętasz, Tomasz Lis pisał w lutym na Twitterze, że już za 2 miesiące Prawo i Sprawiedliwość spadnie poniżej 20 punktów procentowych. No może miał kryzys jakiś. Nie, mówił, że można za kilka miesięcy publikować ten jego tweet i się śmiać. A widzisz, czyli kryzys był głębszy niż myślałem nawet u pana Lisa. No to nie jestem specjalnie zdziwiony. No ale... Czyli razem tak, ale osobno... Osobno nie. A koalicjanci, no. co o czym będziemy jeszcze mówić, wyjątkowo gorzej wypadli niż w wyborach parlamentarnych, no i niż w wyborach samorządowych PSL. Przecież to jeśli tylko Szymon Hołownia dosypał panu Kosiniakowi Kamyszowi tylko 1,5%, to po co to wszystko? No, ale zanim się pochylimy nad ojcami wspólnych czterech córek, to jeszcze pan Robert Biedroń wytłumaczy państwu, dlaczego było tak źle. To z tej współpracy, w mojej ocenie, muszą wynikać konkretne rzeczy dla ludzi. Ludzie płacą coraz wyższe rachunki, oczekują, że będą płacili niższe. Drożyzna w sklepach, nadal się utrzymuje niskie pensje, nadal się utrzymują brak mieszkań, nadal się utrzymuje prawa kobiet, nadal są ograniczone. No cholera jasna, trzeba w końcu zacząć te rzeczy załatwiać. Ludzie nie chcą iść głosować, dlatego że pewne rzeczy są niezałatwione. Między innymi związane na przykład właśnie z wysokimi rachunkami, z wysokimi cenami w sklepach, z ograniczeniem praw kobiet, z brakiem mieszkań. Ludzie chcą, żeby ta koalicja dowoziła. Nawet pan Kajdanowicz nie wierzył w to, co słyszy. No niesamowity, szanowny panie Robercie Biedroń. Przecież to wasza koalicja, znaczy no, pan nie jest w rządzie, bo pan jest w Parlamencie Europejskim, ale to przecież koalicja 13 grudnia podniosła VAT na żywność do 5% i dlatego teraz ceny są droższe, tak? Więc nie wiem, co pan chce załatwiać. No to może zagłosujcie za ustawą Prawa i Sprawiedliwości, żeby jednak VAT mrozić. Mówi pan o droższych rachunkach. No ale to przecież dzięki waszej koalicji rachunki będą wyższe, ponieważ kończy się mrożenie prądu od lipca. Ja nie wiem, z kim pan Robert Biedroń poszedł teraz na wojnę. Z Donaldem Tuskiem chyba na to wygląda. No bo... Pan Robert Biedroń po takim wyniku wyborów lewicy to chyba poszedłby na wojnę nawet z panem Śmiszkiem. No oczywiście przesadzam, może aż tak to nie, ale z panem Czarzastym być może będzie musiał pójść, bo... Ale oni są razem współprzewodniczącymi, no to jak? No to być oni może trzeba będzie jakoś to też rozstrzygnąć, może tym razem, no nie wiem, no nie wiem, czy na gołe klaty. Pan Olejniczak swojego czasu był taki przecież polityk lewicy, który właśnie z gołą klatą prezentował się na okładce pewnego tygodnika, to on by dał radę. Teraz pan Biedroń też by dał radę, natomiast nie wiem, spółki. Czy pan Czarzasty, co by powiedział, taki pojedynek na gołe klaty, pewnie by wystawił panią Grodzką być może, która się wycofała już z polityki chwalić Boga. No,
ciekawa rzecz, bo troszkę pan Biedroń to ich próbował nas chyba oszukać, że on rzeczywiście w ogóle nie wie, co się dzieje, że lewicy nie ma w tym, bo gdyby to powiedział Adrian Zandberg. O tak. O, to tak. No głosowaliśmy za tym rządem. Zresztą to mówił przed wyborami, już to chyba nawet mówi teraz po wyborach. Czy gdyby to był właśnie ktokolwiek z partii Razem. No ale pan Biedroń to jest, przepraszam bardzo, no przynajmniej miało być jedno z najważniejszych jąder tej koalicji rządowej. Jest, tyle że to jest jądro, które jest w Parlamencie Europejskim, a tutaj jest ten drugi współprzewodniczący, czyli troszkę pan mi się przypomina stary dowcip o Indianach, ale to nie będę go przytaczał. Ale to tak jakby, nie wiem, czy pan Biedroń miał pretensje do Czarzastego, czy Donalda Tuska w tym swoim całym do wywodzie. Do każdego. Po prostu widać było, że jest troszeczkę, no, mało uśmiechnięty, bym powiedział. No mało, no. Mało. Po takim wyniku lewicy. A pan Robert też się ze wszystkiego cieszy, z filmiku na TikToku, jak tam ma lajki i tak dalej, a tu widać, że ten wynik wyborów jednak go no, mocno zaniepokoił. Ledwo powyżej progu wyborczego, no to naprawdę nie było się z czego pocieszyć. No nie było. Natomiast bardzo dużo. Współprzewodniczącym. Tak, bardzo dużo radości, było bardzo dużo euforii, choć nie bardzo wiadomo z czego. W trzeciej drodze. Opowiadali nam i wróżyli, jak to będziemy mieli 9%, jak to będziemy mieli 8%, jak Polska 2050 to tylko Hołownia i dalej nic nie ma, jak to, co zrobiliśmy 15 października, to dzięki charytatywnym, za które dziękujemy, głosom, które udzielono nam, żeby nas wesprzeć. Koalicja 15 października bez trzeciej drogi nie istnieje ani na poziomie krajowym, ani w większości sejmików wojewódzkich. Ci, którzy mówili w ostatnich również dniach, żeby pokazać czerwoną kartkę trzeciej drodze, nie zagrali w porządku. Nie chodzi o to, że się obrażamy, ale sami efektu, jak widzę, nie osiągnęli. To było o panu Biedroniu akurat. Bo to i pan o panu Czarzastym chyba też. Tak, no i z kolei pan Hołownia, o panu Tusku też, który mówił, żeby tym razem to już głosować tak, zgodnie z sumieniem. No to może niech on raz zagłosuje zgodnie z sumieniem. Ale z tych wyników wygląda, że część wyborców, która w wyborach parlamentarnych głosowała na trzecią drogę, przerzuciła swoje głosy na Koalicję Obywatelską, część nawet przerzuciła swoje głosy na Prawo i Sprawiedliwość. Więc tutaj trzecia droga, choć ten wynik nie jest najgorszy, też nie ma powodów do euforii, bo wyborców troszeczkę odpłynęło. No, choć tym, co dawali czerwoną kartkę, odpłynęło bardziej. Tak, no politolodzy zwracają uwagę na to, że procentowo te wyniki nie wyglądają źle, nawet dla tych troszkę mniejszych partii, przepraszam, że tak mówię, o trzeciej drodze, natomiast liczebnie, no to właśnie, jeśli chodzi o liczbę wyborców, wyglądają dużo gorzej. 50% wyborców zostało przy trzeciej drodze od października, 25%, a propos tego, o czym mówiłaś, tak, odeszło tak, do Koalicji Obywatelskiej, niecałe 10% na razie przeszło do Prawa i Sprawiedliwości. Ale ja bym się jeszcze przez chwilę tylko chciał pochylić nad naszą stolicą piękną, bo zastanawiam się, czy już dotarło do panów Kosiniaka-Kamysza i Hołowni, że moment, w którym oni decydują, że nie wystawiają kontrkandydata dla Rafała Trzaskowskiego w Warszawie, to jest moment ich, że tak powiem, powolnej śmierci politycznej. Obaj zawsze mieli ambicje prezydenckie, zwłaszcza pan Hołownia, ale pan Kosiniak-Kamysz również. Tymczasem, nie wystawiając tego kandydata, otworzyli furtkę Trzaskowskiemu do wygranej w pierwszej turze, a co za tym idzie, otworzyli furtkę do tego, żeby on reprezentował obóz obecnej władzy w wyborach prezydenckich, a nie oni, ciućmoki za przeproszeniem. Bo oni przecież mieli jakąś, pamiętasz, wspaniałą kandydatkę na wiceprezydentkę stolicy. Której nazwiska nikt nie pamiętał. Nikt po prostu nie pamiętał. Taka była fantastyczna i świetna. Natomiast biorąc pod uwagę to, że PSL zawsze w wyborach samorządowych wypadał nieźle, no bo te struktury lokalne PSL ma silne, no to naprawdę nie wiem, czy Władysław Kosiniak-Kamysz sobie w brodę teraz nie pryluje, że on ciągnie na plecach tego Szymona za sobą. Przecież sam mógłby być marszałkiem na przykład. Ale kto wie, może jeszcze się da przekonać Koalicji Obywatelskiej i w wyborach do Parlamentu Europejskiego zostawi pana Szymona, bo jest taki sprytny plan Donalda Tuska, żeby wyłuskać pana Kosiniaka z pana Hołowni i żeby do tych wyborów do Parlamentu Europejskiego to poszła Platforma z PSL-em, czyli stara, dobra koalicja. Tak jest. Z czasów słusznie minionych. Ale niestety powróciły. Natomiast to też taki mocny, nie ma rządu bez trzeciej drogi, no też taki mocny
zwrot do Donalda Tuska. Nie kombinuj, tam nas pod but no, nie wsadzaj. No, mocny na, jak w miarę na, ich możliwości. Jak na tych panów, tak. To rzeczywiście w miarę mocny. Natomiast fajne przejęzyczenie trafiło się wczoraj Rafałowi Trzaskowskiemu, o ile to przejęzyczenie, bo mówię, wyglądał wczoraj jako rzeczywiście dość świadomy polityk po raz pierwszy od wielu miesięcy, ponieważ podziękował ludziom od Hołowni 2050. Nie od Polski 2050, tylko ludziom od Hołowni. Sobie pomyślałem, no to pan Szymon znowu zapłacze chyba, bo jeśli to ma być Hołownia 2050, to znaczy, że wcześniej żadnych szans na prezydenturę nie ma. Ale zobacz, że panowie obaj jednak coś sobie przemyśleli, zanim stanęli na tej scenie, bo zaczęli grać troszkę dobrego i złego policjanta. Hołownia mówił: ludzie nam powiedzieli, przestańcie się kłócić, przestańcie się naparzać w tej koalicji, po czym wychodzi Kosiniak-Kamysz i mówi: a ci z koalicji, co nam źle życzyli, to po prostu, o, mają tak. Wracamy do państwa po reklamach. Wynik wyborów pokazuje, że sprawy dotyczące tylko myślenia o sprawach dotyczących aborcji czy praw kobiet nie mobilizują elektoratu. To nie jest tak, że to jest jeden temat, który się zamyka i domyka. Trzeba do spraw praw człowieczych, praw kobiet dołożyć kilka innych cegiełek, no bo w DNA lewicy jest prawo kobiety do decydowania o sobie i to chyba nikogo nie dziwi i nie powinno też być czymś, co będzie spychane z tematów i agendy politycznej lewicy. My będziemy o tym mówili, ale powinniśmy więcej mówić. To jest dla mnie też perspektywa przyszłości. O lokalnych sprawach w samorządach, o szukaniu też nowej drogi europejskości. Mądry Polak po szkodzie, chciałoby się powiedzieć. Pan wicepremier Gawkowski odkrył właśnie, że w wyborach samorządowych należałoby mówić o lokalnych problemach samorządowych, a nie o aborcji, bo to jakoś nikogo nie podkręciło. A wcześniej wszyscy myśleli, że jednak ta aborcja ruszy wyborców lewicy do urn. Tymczasem kobiety najczęściej wybierały Prawo i Sprawiedliwość. Być może nie chcą, żeby ktoś się zajmował prawami człowieczymi. Tak po prostu. To jest program Polityka na deser. Telewizja w Polsce, Dorota Łosiewicz. I Krzysztof Fezet. Dobry wieczór ponownie. Prawa człowiecze, tak, tak, tak. Jak myślałem, że to jest przemyślana nawet taka koncepcja pana wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, no bo jak oni już tyle gadają o tych prawach ludzkich i tak dalej, to już to nikogo nie bierze. Zresztą wszyscy widzą, jak oni traktują innych ludzi niż tych, którzy no, mają inny światopogląd. No dość przypadł kasus pana Zbigniewa Ziobry, kiedy lewica to nie tylko, że przemilczała, ale również sobie wycierała buźki tym, dowodzi. Tak się zastanawiam właśnie, jakie to prawa człowiecze też sprawiły, że pan Włodzimierz Czarzasty na przykład w czasie kampanii wyborczej wrzucił temat samobójstwa świętej pamięci Barbary Blidy, chociaż prokuratura zarządu PO-PSL sprawę prześwietlała na wszystkie możliwe sposoby. No ale widocznie tam też te prawa człowiecze u pana Czarzastego chyba troszkę szwankują. Znaczy, bo wydaje mi się, że jednym z praw człowieczych jest prawo do myślenia albo do przewidywania tego, co się robi, do skutków tego, co się czyni, jakie będą no, dalsze etapy. Ale widocznie tutaj z tych praw człowieczych państwo nie chcą skorzystać. Zabrakło tego przewidywania, no bo niektórzy mówili: słuchajcie, no ale aborcja to nie jest temat na wybory samorządowe. Bo to jakby, no, tak jak pan Gawkowski mówi, prawda? Czym się chcieli odróżnić? No wiesz, czym no, chcieli, się chcieli od tej koalicji obywatelskiej odróżnić? Chcieli się różnić, bo Platforma Obywatelska już ich prawie pożarła i już tam prawie te kosteczki. No po tych wyborach to już ten pluje Donald Tusk kosteczkami. Już pojawiają się, jeden z portali donosił, że po wyborach PSL zażądał, żeby lewica oddała jedno z ministerstw. Chociaż wybory samorządowe nic nie zmieniły w układzie parlamentarnym. Jednakowoż PSL już chciałby, żeby lewica oddała Ministerstwo Nauki albo Ministerstwo Rodziny. Na razie pan Czarzasty mówi: nie, absolutnie nie oddamy, ale widać, no, że ta miłość w koalicji będzie coraz większa. Znaczy, ona będzie po prostu tylko rosła. Tak, 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 tak. No na pewno, to zdecydowanie. Aż urośnie tak daleko, że wyleci chyba na Księżyc. Albo dotknie chociaż Księżyca. Chociaż tutaj pan Gawkowski, kiedy mówi, w DNA lewicy jest walka o prawa kobiet, to już tak troszkę o tych prawach człowieczych zapomniał. Zastanawiam się, czy to czasem nie jest powód, czy nie da się tutaj wyprowadzić jakiegoś równania, że mężczyzna staje się obiektem zainteresowania lewicy dopiero po zmianie płci. Jak zostanie kobietą, to wtedy oni walczą o jego prawa, prawda? Ale musisz najpierw zostać kobietą. Znaczy, ty już jesteś, no jak wiadomo. Natomiast mnie to jeszcze ciągle czeka. Jeśli lewica kiedyś dojdzie do władzy, no to żeby lewica się
Nie, ja nie chcę, żeby się nado mną pochylali. To przepraszam bardzo. Czekaj, ty już nie kombinuj, bo gdybym ja była lewicowa, to ja bym się obraziła za stwierdzenie, że jestem kobietą, tak? To prawda. Ale że nie jestem, to się nie obraża. To prawda. Natomiast no, wyborcy lewicy chyba się troszkę obrazili jednak na panów Czarzastego, na pana Gawkowskiego również. Troszkę mnie niepokoi ta utopijna myśl pana Krzysztofa Gawkowskiego, że lewica powinna się skupić na tym, jak powinna wyglądać nowoczesność. Znaczy ona się nigdzie nie skupia na tym, jak wyglądać powinna nowoczesność. Natomiast u nas ta lewica odseparowuje od tego partię Razem. Bo myślę, że to jest rzeczywiście jakaś nadzieja na polską partię lewicową, która nie będzie miała tych postkomunistycznych korzeni. No bo reasumując, że tak powiem, jeśli starzy komuniści i stare komuchy mają dbać o to, jak ma wyglądać Polska za ileś lat, no to ja to osobiście no, robię to, co... To, co większość wyborców zrobiła, czyli tak. Pokazała lewicy już nie tyle żółtą. Tak, tak. O, to ja im pokazuję żółtą karteczkę, oczywiście. Tak, i no to w takim razie dowiedzmy się może, czy w takim razie przywództwo w lewicy zostało zagrożone po tych wyborach. A czy lewica potrzebuje zmiany przywództwa? Nie. Dzisiaj na pewno nikt nie myśli o żadnych zmianach przywództwa, dlatego że jesteśmy w kampanii wyborczej i mamy swoje zadania i myślę, że jeżeli popatrzymy na to, kiedy powinny przyjść się rozliczenia, to na pewno nie w żadnych kampaniach wyborczych. Czyli po eurowyborach? Ma lewica, nowa lewica, partia Razem swoje zjazdy i kongresy zaplanowane na 2025 rok i one się wtedy będą odbywały. Pytanie, czy wyborca lewicy wie, kto jest liderem tej lewicy? Czarzasty, Biedroń? Zandberg, Gawkowski? Nie, no dzisiaj bez wątpienia wszyscy wiedzą, że liderów jest kilku. Dlatego... A właśnie, może to jest problem lewicy, tak, że liderów jest kilku. Tak, ale nowa lewica ma i Biedronię Czarzastego wśród liderów, Magdę Biejat i Zandberga wśród Razem. No jesteśmy formacją, która łączy kilka ruchów. No trudno powiedzieć, żebyśmy teraz wszyscy wybrali jednego, bo akurat tak wypadałoby. Nie, no jesteśmy grupą innych trochę ugrupowań, lubiących się, tworzących projekt, który też ma być pewną agendą przyszłości. Ja mam wrażenie, że lewica ma więcej liderów niż punktów procentowych poparcia zdobyła w tych wyborach samorządowych. Znacznie. No bo jak się skupimy tylko na samych współprzewodniczących w obrębie lewicy. Tak, to już jest no to, ich dwoje. No to, czworo, bo przecież tak, w samej lewicy no tak. Jest pan Biedroń i pan Czarzasty. Oni są tak. Współprzewodniczącymi mi o nowej lewicy. Właśnie dlatego, że mam słowa dwoje. Ale jak weźmiemy partię Razem, która przecież też jest w klubie lewicy, to tam też jest dwójka współprzewodniczących, no bo tam jest pani Magdalena Biejat i pan Adrian Zandberg. Oni też postanowili zostać współprzewodniczącymi. Jest pan Gawkowski, który przecież jest wicepremierem, buławy nosi i tak dalej. Pytanie, za kim on nosi tę buławę, bo to raczej nie jest no, jego buława. Ostatnio... Ale jest 13 wicewspółprzewodniczących. To teraz no tak. Sobie wyobraź. Dwóch, na razie mówimy o nowej lewicy. Dobra, no to tam, skoncentruję się. Tak, jest pan Czarzasty i pan Biedroń. Tak. Potem jest 13 wicewspółprzewodniczących, tak. To jest 15 osób. Jeszcze a tego to nie jest tak, że każdy ma swojego zastępcę? Czy nie, każdy, jeszcze nie. Czy każdy wicewspółprzewodniczący jest zastępcą każdego z nich, obu? Znaczy obu naraz, czy każdego z osobna? Czy każdy ma, nie wiem, sześciu swoich? Nie wiem. Czy oni mają razem? Nie wiem, jeśli pijesz do tego, że pan Gawkowski miał zastępować pana Biedronia, kiedy pan Biedroń nie będzie mógł, tak to troszkę było, tak? Oczywiście, że było i to do dzisiaj pamiętam. No jakoś tak słabo na razie go chyba zastępuje, w każdym nic nie widać, ale nic o tym nie słychać. Licz dalej, bo mnie to było mamy no, czterech chodzi o to, że w zarządzie lewicy, gdyby tam, ja zmierzam do tego, że gdyby tam miało dojść do rozliczeń, tak. Powiedzmy, wymiana władzy, tak. To tam już nikt nie zostanie. Aha. Tam nie ma nikogo. W tej chwili zarząd nowej lewicy tworzy tutaj tych dwóch, tutaj 13, to jest 15, plus pan Kulasek jako sekretarz, pozycja numer, już się pogubiłem, 16, ja liczę tak jak pani Leszczyna mniej więcej, tylko na palcach a, i to rąk. No więc 16, jak tam będzie do, by doszło do rozliczenia, to kto, sekretarzem to kto się zostanie? Doliczyłeś czy bez sekretarza? Sekretarzem już sekretarzem. No, no, to no kto? A punktów poparcia 6, patrz. No, czyli każdy z nich zapracował... No teraz to dopiero 16 na 6, no damy radę oczywiście, no 2,5. Nawet nie, mi się nie udało. Na 2,5, tylko jeszcze. Na właśnie wręcz przeciwnie, nie zapracowali nie, nie, na nie, pół nie, punktu. Nie, 2,5 zapracowało na 1%. A, 2,5 na 1 no, punkt, gdzie? To aż tacy oni to tacy dobrze. To pracowici ludzie, słuchaj, bardzo, bardzo, bardzo. Dlatego jednak te rozliczenia, no wydaje mi się rzeczywiście, dlatego nie mogą nastąpić, bo lewica by się po prostu rozpadła. No i nie mogą też nastąpić dlatego, że wybory do Parlamentu Europejskiego przed nami, a przecież Robert Biedroń ma być lokomotywą listy lewicy. Do parowozem chyba, Europejskiego. Jesteś pewna?
mi się wydaje, że lokomotywą to ma być pan Czarzasty, a Robert Biedroń ma być parowozem. Pan Czarzasty przecież czeka, aż go zrotują, więc on nie będzie kandydował do Parlamentu Europejskiego, a pan Biedroń będzie kandydował. No to niech sobie kandyduje, ale przecież wszystko w tej partii opiera się jednak na tym, co mówi, myśli, co przewiduje nasz kolejny bohater. No nie potrafiliśmy zmobilizować wyborców tak, jakbyśmy chcieli. To pierwsza sprawa. Jeżeli chodzi o poszczególne partie, to jeżeli chodzi o środowisko lewicy, wzięliśmy mniej niż w wyborach parlamentarnych. Nie jestem z tego wyniku zadowolony. Wymaga to na pewno spotkania w ramach koalicji i bardzo poważnej rozmowy. Dlatego, że coś się wydarzyło przez te 4 czy 5 miesięcy od października, kiedy wzięliśmy władzę w Polsce, czy tam od grudnia, no od października, że te wyniki wyborów są takie, jakie są. Marzę o tym, żeby zobaczyć takie spotkanie. No na pewno nie będzie mi to dane, ale poczekaj. Czarzasty ma pretensje do Tuska za to, że nie było wspólnej listy Koalicji Obywatelskiej. Hołownia ma pretensje do Czarzastego za to, że ten powiedział, znaczy, no, że on mrozi, a on mówił, że nie mrozi, ale tak naprawdę zamroził. Potem... Sienkiewicz ma pretensje, że nie było mrożone, moim zdaniem. Poczekaj, bo mi przerwałeś wyliczanie, kto tam jeszcze... Kosiniak ma pretensje do Hołowni za 1,5%, które tak. W wyborach samorządowych mu tylko Hołownia przyniósł. Mówił przed wyborami, że ustami Polski 2050 trzecia droga walczy z upartyjnieniem spółeczek, a nie ustami PSL-u. Tak, Hołownia ma pretensje do Tuska za to, że Tusk mówił przed wyborami, żeby nie głosować na Hołownię. Czy jest wśród liderów ktoś, kto nie ma pretensji do... swojego współlidera, o, bo to teraz takie modne to współ, no, oni są współliderami koalicji 13 grudnia. Wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński, ponieważ on nie ma współlidera żadnego. Ale nie jest w koalicji 13 grudnia. Z koalicji 13 grudnia nie. Nie, nie, nie. To jest taka właśnie wieloliderowa partia i być może doczekamy kiedyś takiego momentu, być może część z państwa nawet na to czeka, że zostaną już sami liderzy, wtedy już bez elektoratów zupełnie. No, no to się zanosi wkrótce. Może tak być, ale liderzy też nie mogą zostać, no bo przecież Tusk chce wyciąć lewicę. Pewnie chciałby też trochę, znaczy chce też wyciąć Hołownię z całego tego układu z PSL-em, bo chciałby wyłuskać PSL, jak już wiemy, do wyborów do Parlamentu Europejskiego, ale kto wie, czy nie na dłuższą metę, więc no nawet liderzy nie zostaną. Jak no ale ciekawa jednak, przyznasz myśl pana Czarzastego, że coś się wydarzyło coś przez się te 4 miesiące. Gdzie on był? Przecież jak to się wydarzało? Jak wchodził z czekał buta pan na zrotowanie. Sienkiewicz, jak pan Bodnar łamał... Bił mu brawo, jak pan Sienkiewicz chodził, to pan Czarzasty mówił, właśnie. Uwielbiam pana, panie, tak. Jakoś tak to tak. Było. Tak, jestem dumny i to jest zaszczyt, że mogę być z panem w jednym narządzie, w jednym rządzie, przepraszam. Tak mówił, a tak. Jak VAT podnoszono na artykuły spożywcze, to gdzie I był pan I myśli pan Czarzasty teraz, że on teraz się otrzepie i powie, nie, no dobra, to teraz już porozmawiajmy poważnie. Znaczy on tak prawdopodobnie myśli, ale w międzyczasie... PSL, i to jedna z ważniejszych postaci, pan Piotr Zgorzelski, mówi jak jest. Chciałby pan, żeby pański kolega, wicemarszałek Czarzasty, został marszałkiem rotacyjnym? Czy to jest aktualne, czy już nie? Panie redaktorze, ja do rotacyjności w funkcji politycznych mam własny stosunek i nawet jest... Taki pamiętam, autor, rotacyjna to może być Kosiarka. Mój zwrot, tak, no bo też pan dobrze wie, panie redaktorze, uśmiech na pana twarzy szeroki mówi wszystko, że tego typu układanie historii politycznych na lata to raczej jest mało prawdopodobne. Czyli, panie marszałku Czarzasty... Może pan nie zostać tym marszałkiem rotacyjnym. No, ale na pewno do marszałka Czarzastego nie powiemy tak, jak Anna Maria Żukowska powiedziała do marszałka Hołowni. Czyli oni chcą teraz wyrotować marszałka Czarzastego z tej umowy koalicyjnej. Przecież podpisali. I co, i wyrotują go teraz? A dlaczego nie? A kto podpisywał? Jakbyś podała te nazwiska? Tusk, Kosiniak, Kamysz, Hołownia i Tusk podpisał. Widziałam, przecież w telewizorze pokazywali, nie, no, jak pan że Tusk coś podpisał. No to no, nie, no dobra, tylko wiesz, pytanie, ile jest wart czyjś podpis? No, czasami są tacy politycy, że wystarczy no, na przykład dżentelmeńska umowa. Słowo, to wiesz.
to a gorzej. Tutaj, no więc właśnie, i teraz się może okazać, że pan Włodzimierz Czarzasty to, co uważał za swój największy sukces, no pamiętasz, stał wtedy na scenie, wygraliśmy. Wygra... Po 18 latach tak, Lewica jest. Wraca a wszyscy do wiedzieli, że chodziło mu o tego rotacyjnego, prawda? Tak. No ale gdyby on jakoś to inaczej załatwił, może skutecznie, nie bardzo miał chyba czym to załatwiać, prawda? Bo, no, bo gdyby on został pierwszy, no to by wyratowali pewnie, wyrotowali, nie wyratowali pana Hołownię. A tak, no przepraszam, kto pierwszy, ten lepszy. Jak pan Hołownia będzie chciał, to się ekologicznie przyklei do fotela i do widzenia. No. Nie mogą mu tego zrobić, bo jedyne, na oj, czym mogą. Mu zależało, to ten marszałek. Tak? I właśnie dlatego mu to zrobią. I właśnie dlatego. Trzeba było... Dwa lata czekania z tymi 18 wcześniej, to 20 lat będzie. A może jest tak, że za bardzo się, przepraszam za to sformułowanie, panie Włodzimierzu, jeśli pan nas ogląda, że za bardzo się płaszczył przed Platformą Obywatelską, że no, za dużo siebie oddał, przepraszam, Donaldowi Tuskowi i nie to, co trzeba, że można było oddać trochę rozumu i powiedzieć, Donald, ale może z tym Bodnarem, Sienkiewiczem, to tak troszkę, wiesz, ostrożnie, no bo ludzie widzą, że chodzimy, pałujemy, to by go szybciej wyrotowali. Szybciej by go chyba wyrotowali, obawiam się, gdyby... Czyli poszedł... krótko mówiąc, nie bardzo była nadzieja dla pana Włodzimierza Czarzastego. No była nadzieja taka, że ta część pożyczonego elektoratu od Lewicy trzeciej drodze wróci do Lewicy. No tylko no, okazało się, że nie ma takiego elektoratu. Ano, widzisz. Przeszacowali się. No, myśleli, że jak Aleksander Kwaśniewski powiedział przed wyborami parlamentarnymi, żeby głosować na trzecią drogę, to oni myśleli, że trzecia droga im zabrała trochę elektoratu, no bo pamiętasz, sondaże były lepsze, około 10,5 punktów procentowych było dla Lewicy. A potem się okazało, że... No mniej więcej tak to brzmiało, nie da się ukryć. No to teraz pan Czarzasty może iść jeszcze, to jest ostatnia szansa, panie Włodzimierzu, iść drogą Szymona Hołowni, wziąć umowę koalicyjną i nagrać filmik, na który płacze jak Szymon Hołownia, bo jak ktoś jest beksa, to potem jest szansa na zostanie marszałkiem Sejmu. Ja nie będę czytał konstytucji, tylko po właśnie umowę koalicyjną. Tak, tak. Dlaczego oni tam takie plany wielkie mieli, tak miało być wspaniale. Otóż tylko nie zapisali chyba w tej umowie koalicyjnej, że mają się lubić, no. I dogadywać. No bo się nigdy nie lubili i nie dogadywali. No niestety. Osiem gwiazdek to wszystko, co tych państwa. To wszystko wiedzieliśmy przed wyborami. Bo my nie jesteśmy Włodzimierz Czarzasty. Niestety, taka prawda. No to jeszcze raz może niech głos zabierze pan Piotr Zgorzelski, skoro tak dobrze mu idzie. Ja akurat... Jakie wnioski ma pan po tych wyborach? Po pierwsze, trzeba głębiej i mocniej starać się rozwiązywać problemy wewnątrzkoalicyjne tak, żeby nie wychodziły na zewnątrz, bo przecież te wszystkie... Czyli wszystkie te wojny buldogów trzeba schować pod dywan. Nie schować, tylko rozwiązywać, bo przecież... Jak rozwiążecie temat aborcji? Za kilka dni jest debata w Sejmie. Czy sprawy światopoglądowe i związane z aborcją musiały wejść na agendę kampanii? Musiała Lewica ten temat podgrzewać, licząc na to, że dzięki temu, że będzie uderzała w trzecią drogę, to nabije sobie punktów procentowych. No jak wyszło, widzimy. Nabiła sobie guza? Kazali marszałkowi Hołowni, roztropnemu, mądremu człowiekowi, który dobrze zrobił, że to przeniósł po wyborach, kazali i teraz pik, wiadomo o co chodzi. Tymczasem społeczeństwo jakby im powiedziało to samo, prawda? Więc karma wraca. Pik, no bo panie redaktorze, wie pan, że u pana w studiu nie można... Na absolutnie. Stacji na jakieś kary. Chociaż, czyli cieszy się pan tak naprawdę ze słabego wyniku Lewicy. Nie cieszę się, dlatego że... No jak to nie słyszę to w pańskim głosie. Nie, no pan Zgorzelski się nie cieszy, ale przecież rotacyjna to może być tylko kosiarka. Ale to przecież nie cała Lewica kazała marszałkowi Hołowni pik, nie wiem, czy tak potrafię, tylko Anna Maria Żukowska na Twitterze, to ona jest tylko częścią Lewicy, no ale rzeczywiście chyba przeszarżowali troszeczkę z tą aborcją, a teraz trzecia droga, to już oni się kłócili o stanowiska już po wyborach parlamentarnych, trzecia droga uważała, że Lewica ma za dużo, a teraz to już im tak śrubę dokręcą, jak już dzisiaj się domagają oddania kilku resortów, to co będzie jutro, pojutrze, za tydzień. No tak, to jest dość ciekawe, rzeczywiście, no i jedna rzecz mnie tak troszkę zastanawia, bo pan Piotr Zgorzelski, proszę? Tylko jedna? Nie chodzi mi o to dokręcanie śruby, kto tam komu będzie śrubę dokręcał konkretnie na przykład, znaczy bez nazwisk oczywiście. Nie, zastanawia mnie to, kiedy pan Zgorzelski mówi to, że mówi, jaka byłaby recepta na większy sukces tej obecnej koalicji uśmiechniętej władzy, bo przecież Polska raczej uśmiechnięta nie jest, jak widzimy.
Władza, trochę jest, bo my się już trochę śmiejemy, wszyscy już się trochę śmieją z tej władzy, tak? No, coraz bardziej. Tak, to roześmiana może bardziej, taka uchachana. I on mówi tak, pan Zgorzelski, po pierwsze trzeba głębiej i mocniej, pomijam oczywiście, rozwiązywać problemy wewnątrzkoalicyjne, czyli nie problemy Polaków, nie tam na przykład tam właśnie ten prąd, to o czym pan Biedroń był łaskaw mówić wcześniej, nie podwyżka VAT-u, nie CPK, na przykład jakieś możliwości rozwojowe i tak dalej, nie ta sieć onkologiczna wcześniej niż za rok z hakiem, tylko trzeba rozwiązywać te problemy wewnątrz koalicji. Czyli jednak to jest to, do czego zmierza pan Czarzasty. Tam naprawdę dojdzie do jakiegoś spotkania na szczycie. Ktoś tam z tego szczytu ktoś będzie żywy wyjdzie innych... z tego? Nie wiem, była taka piosenka Perfektu i żywy stąd nie wyjdzie nikt. Więc może to będzie hymn tej koalicji. Jak... No, dobre. Tak, bo jak oni być. Jeszcze mocniej i jeszcze głębiej chcą rozwiązywać te problemy, jak na razie to im te problemy tylko mnożą właściwie, mam wrażenie. Ale może to spotkanie właśnie tak będzie wyglądało. Słuchajcie, no, Kosiniak-Kamysz, wy pik, a ty sam pik, a ja cię pik, a ty, tak? Robert, pozwól, to weź go pik. No i jak przyjdzie, tak, wiadomo, kto to zobaczyć, naprawdę. Ale niestety. Naprawdę, no, może, wiesz, no, może kiedyś, może spotkają się u Sowy i przyjaciół, nigdy nie wiadomo. Ciekawe. Nigdy nie wiadomo, chętnie byśmy tego na pewno posłuchali. Znaczy, jeśli będą jeszcze głębiej i jeszcze mocniej rozwiązywać wewnętrzne problemy koalicji, to ja obawiam się, że to 4 lata nie pociągnie jednak, bo... Znaczy jeden pociągnie, drugi nie pociągnie, bo to tak też może być, że to się wszystko może rozpaść przecież i potem mogą być no inne jakieś konfiguracje. Tak, konstelacje, konfiguracje i tak dalej. I tak dalej. No ale skoro już jesteśmy przy tym pik, to teraz pan Robert pik, Biedroń. Pretensje do Donalda Tuska, że nie udało się stworzyć jednej listy wyborczej w tych wyborach samorządowych do sejmików? Wie pan, ja nie chciałem tego mówić, ale widzi pan, gdybyśmy poszli w koalicji, to byśmy wygrali te wybory. Nawet w tej koalicji, koalicja obywatelska Lewica. No tak, bo koalicji zabrakło kilka punktów procentowych. Te punkty procentowe ma Lewica. To byłby jasny sygnał dla wyborców. Zobaczcie, potrafimy wygrywać z PiS-em, jesteśmy skuteczni. Kiedy się jednoczymy, kiedy współpracujemy, jesteśmy skuteczni. Więc Lewica miała w tej sprawie rację. I ubolewam, że niestety Koalicja Obywatelska podjęła inną decyzję. Być może to jest takie memento na przyszłość. To dzisiaj już po tych wyborach odsłoni pan kulisy tej, powodów, dla którego nie doszło do tej wspólnej listy? To myślę, Donald Tusk dał czarną polewkę? Donald Tusk zaprosił nas do rozmów, dostał sygnał z regionu, z terenu, że tam listy są już gotowe, że nie chcą koledzy i koleżanki z koalicji zmian. I te rozmowy nawet się nie rozpoczęły de facto. One się równie szybko zakończyły, jak się zaczęły i jak meteor ta propozycja przeleciała. Nie zadam pytania, kogo ta kometa, czy ten meteor załatwił ostatecznie, ale wygląda na to, że jednak pan Tusk wiedział, co robi. Profesor Henryk Domański, zapytany, czy Tusk dobrze zrobił, że nie wziął Lewicy na listy, mimo pewnego jednak sceptycyzmu wobec właśnie wyników Koalicji Obywatelskiej, no pan profesor Domański stwierdził, że to PiS jest jednak zwycięzcą tych wyborów, stwierdził, że akurat to Tusk zrobił dobrze. To zrobił dobrze, no bo po co mu ludzie, przepraszam, Lewicy jeszcze w tych samorządach i tak dalej, po co to wszystko rozwadniać, skoro Lewicy tak naprawdę ale w tej tak, chwili nie ma. Zobacz. Poza partią Razem, dodajmy. Tak, wyborami samorządowymi Donald Tusk rozprawił się z jednym koalicjantem, z Lewicą, która straciła wszystkie karty przetargowe. Teraz wyborami do Parlamentu Europejskiego chce się rozprawić z Polską 2050, prawda? Bo jak sobie weźmie na te listy PSL i PSL pójdzie na listach z Donaldem Tuskiem, no to się potem okaże, że Szymon jest nagi, tak? Jest nagi i że Szymon właściwie sam nic nie może. I tak będzie dwójka koalicjantów pozamiatana. Donald Tusk będzie robił, co chciał. Ale znowu, patrz, pan Robert Biedroń mówi, że oni tych wyborów nie wygrali. Jako koalicja 13 grudnia, bo powiedział, tak, że... Potwierdza to, co powiedział bardzo odważnie się pan Kierwiński. Pan Kierwiński. Donald Tusk mówi, że oni te wybory wygrali, więc oni nawet się nie są w stanie zgodzić w takiej jednej prostej rzeczy, jak to, czy wygrali te wybory, czy przegrali te wybory. Więc może należałoby się skonsultować. Pan Robert Biedroń mówi jeszcze tak, gdybyśmy poszli razem, to byśmy pokazali, że jesteśmy skuteczni.
No, czyli pokazaliśmy, że jesteśmy nieskuteczni i my, i oni, i tak dalej. Nie potrafimy skutecznie pokonać Prawa i Sprawiedliwości. Tak powiedział pan Robert Biedroń, zupełnie co innego niż Donald Tusk. Więc oni, nawet ci liderzy, nie są w stanie jednej narracji sobie ustalić. To jak oni mają państwem rządzić? No, lepiej, nie wiem, lepiej mnie nie pytać o to. Natomiast nie wiem, czy pan Robert Biedroń się jednak nie myli tutaj, bo przecież mogłoby też równie dobrze być tak, że Koalicja Obywatelska idzie wespół w zespół z Lewicą, a część wyborców Koalicji Obywatelskiej mówi, nie, no z Lewicą to my dziękujemy. I to nie ze względów światopoglądowych, tej tęczowej Lewicy i tak dalej, tylko choćby z tego powodu, no, że za tą Lewicą nawet nie że się ciągną, tworzą ją po prostu, jako się rzekło, tak zwane stare komuchy, beton partyjny, i nie wszyscy to lubią. Powtarzam, ciągle wyjmuję z tego zgrupowania partię Razem, I, więc... I to w ogóle teraz ciekawe, bo cały czas wyjmujemy tą partię Razem. I teraz pytanie, czy partia Razem nie wyjmie się na przykład sama z klubu Lewicy, dlatego że partia Razem, o ile poparła rząd Donalda Tuska, o tyle do tego rządu nie weszła. Czyli mamy klub Lewicy, który tworzy nowa Lewica i partia Razem. No i teraz pytanie, czy partia Razem nie zechce sobie na przykład koła utworzyć, czy nie będzie już miała... potąd tych wszystkich historii z nową Lewicą i czy że nie zechce się jakoś tam sama osobno budować na tym kole. Znaczy, no bo... jeśli chce mieć jakąkolwiek przyszłość, a widać, że jednak ta przyszłość Lewicy, no to dużo bardziej jest pani Magdalena Biejat, pani Paulina Matysiak, pan Adrian Zandberg, niezależnie od tego, w jak wielu sprawach i państwo, i Dorota, i ja się możemy z nimi nie zgadzać, to jednak są ludzie, którzy zrozumieli już dawno, choć są przecież dużo młodsi od Czarzastego, że pójście za Tuskiem oznacza bycie zjedzonym. Nie łazi się za aligatorem, który wylazł akurat z klatki i szuka kogo jeszcze pożreć i się go nie próbuje oswajać, gdyż, jak to w starej przypowieści, taka jest natura, już teraz zmienię zwierzę, skorpiona, że po prostu zeżre, choćby obiecywał, że nie zeżre. To Zandberg, Matysiak, Biejat i jeszcze inni członkowie partii Razem wiedzą. I pan Czarzasty może to wie, ale może już jest mu wszystko jedno, już tyle lat tej polityce. Reklamy. Być może na ten wynik i Koalicji Obywatelskiej, i Trzeciej Drogi, i Lewicy ma wpływ kwestia 100 konkretów na 100 dni, które nie zostały zrealizowane. Nie, panie redaktorze, ale to jest jednak lekka manipulacja. My nie mówiliśmy nigdy, tak, dlatego że dziś nie mówię, że pan redaktor semantycznie robi. Będziemy rozmawiać, co znaczy 100 dni i co znaczy 100 konkretów. Nie, ale okej, próbujmy. Okej, rozmawiajmy. Okay. My mówiliśmy bardzo konkretnie, że te 100 konkretów to są zainteresowania programowe, które rozpoczną się w ciągu 100 dni. No przecież wiadomo, że nikt nie postawi przed Trybunałem Stanu w ciągu 3 miesięcy jakiegoś polityka, bo po prostu ale ta procedura jest dłuższa. Aborcyjnych. I w najbliższy czwartek kobiety dały wam zwycięstwo 15 października. I tutaj też nie możemy, bardzo za to wyborcom dziękuję, bardzo kobietom dziękuję, bo też te wyniki, przynajmniej exit polowe, które państwo pokazujecie, jeżeli chodzi o poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, są bardzo, bardzo dobre. No i nareszcie dowiedzieliśmy się całej prawdy o 100 konkretach, które oferował, obiecywał, przyrzekał, przysięgał nam wszystkim Jego Ekscelencja Słońce Peru Donald Tusk. Pani Lubnauer twierdziła, że to były pewne przenośnie. Pani Kidawa twierdziła, że to owszem, było 100 konkretów, ale na 4 lata. A pan Kierwiński mówi hola hola, chwileczkę, no przestańcie kłamać. Myśmy mówili bardzo konkretnie, że te 100 konkretów to zainteresowanie programowe, patrz mi na usta, dziennikarzyno, zainteresowanie programowe, które rozpoczniemy w ciągu tych 100 dni. I to powinno państwu wszystkim wystarczyć. Proszę przestać dopytywać Donalda Tuska, bo strzelę, tak myśli sobie pan Marcin Kierwiński, choćby nawet tak nie mówił, to przecież wiadomo, że tak myśli. To jest program Polityka na deser, telewizja w Polsce, Krzysztof Fezet. I Dorota Łosiewicz, dobry wieczór, witamy państwa bardzo serdecznie. No ja na przykład bardzo konkretnie pamiętam, jak pan Donald Tusk bardzo konkretnie lepiej mówił... Lepiej konkretnie zapomnij, ja ci dobrze radzę. Ale ja na razie pamiętam. Może jak tu przyjdą ci z tymi pałami, to no. Postaram się zapomnieć. Ale na razie pamiętam, że pan Donald Tusk konkretnie mówił, że w te 100 dni, te 100 konkretów zostanie zrealizowane. Nie mówił tak. Absolutnie mówił, że mówił, absolutnie mówił. Nie, ja pamiętam, Dorota, ja pamiętam, naprawdę. Mówił, w ciągu 100 dni zainteresujemy się programowo. Ale czym właściwie?
tego być. Panie Kierwiński, pan podpowie. Panie Kierwiński, pan podpowie. Halo, Marcin? Nie wiem, co dalej było. Z toma obszarami, z tych konkretów, które podaliśmy. I że się zainteresują po prostu programem, tak? Tym, co pani Małgorzata Kidawa-Błońska zrobiła. Mówił, że to zrealizują w 100 dni. Nie, mówił, tak. Mówił, że się zainteresują. Jak pan Kierwiński, to znaczy co? To znaczy pan Kierwiński mijałby się z prawdą? Szef obecny tak? MSW, wiesz, co z rolnikami tak? zrobili? Tak, wiem, ale wiesz co? Pan Kierwiński powinien zostać postawiony przed Trybunałem Stanu na podstawie tych kryteriów, które przyjęto we wniosku o Trybunał Stanu dla profesora Glapińskiego, ponieważ jednym z tych kryteriów jest wprowadzanie Polaków w błąd. I teraz pan Kierwiński wprowadza Polaków w błąd, mówiąc, co miał na myśli Donald Tusk, mówiąc o 100 konkretach, bo można sobie odsłuchać, co mówił Donald Tusk. Nie można. Mówił coś zupełnie innego niż pan nie Kierwiński. Nie można niczego odsłuchać. TVP nie Info wszystko likwiduje skasowali. Archiwa. Dużo skasowali, ale nie wszystko. Ciągle na YouTubie można znaleźć. Aha. Ale też ciekawa rzecz, zobaczyć jednak to mentalność pana ministra Kierwińskiego. On tak bardzo w ogóle zresztą zmężnie od czasu, które pauza nim stoi. Bardzo. No. Bo mówi, tak, powiedział, nie dość, że powiedział, mówiliśmy bardzo konkretnie, że to jest to, mówi, dobrze, ja ci mówię, że to jest 100 konkretów, to zainteresowanie programowe, które rozpoczniemy w ciągu tych 100 dni. Przecież wiadomo, i to oto, to jest najważniejsza myśl, wyłuskałem ją u pana Kierwińskiego, co nie jest łatwe, jak państwo wiedzą. Przecież wiadomo, że nikt nie postawi polityka przed Trybunałem Stanu w ciągu 3 miesięcy, czyli pan Kierwiński uważa, mniema nawet, że z tych 100 konkretów to nie zrealizowali tylko jednego, czyli po prostu nie postawili wszystkich spisu przed Trybunałem Stanu jeszcze. I że tylko to zostało do roboty. Tak? Tam konkretnie Trybunał Stanu w 100 konkretach był zapisany dla szefa NBP. Więc aha, chyba pan Kierwiński myśli, że to jest ten jedyny konkret, który nie został zrealizowany, bo przecież prac domowych już nie ma. Znaczy są, ale nieobowiązkowe i nieoceniane. Mhm. A to był też jakiś tam konkret. No tak, tak, no to tam, jest. Co tam jeszcze? In vitro się udało, tak. Pigułka dzień po tak so-so, no bo przez parlament przeszła, pan prezydent nie podpisał. Ale to, czyli pan Kierwiński uważa, że za mało, za przeproszeniem, chwycono jeszcze za twarz obecną opozycję, tak? Po tym wszystkim, co zrobiono posłom Wąsikowi Kamińskiemu. Tak. Po tym wszystkim ochydztwie, które zrobiono panu Zbigniewowi Ziobrze. To teraz... Do czego oni się jeszcze dalej posuną? To ja ci powiem, bo wczoraj na Twitterze Tomasz Lis apelował, żeby dokończyć proces depisyzacji, bo on twierdził, że ten wynik wyborów wskazuje, że... A to myśli, że to było o polityce? To było o Lisie. Nie rozprawiono się z PiS-em do końca, tak uważa pan Lis. Czyli teraz trzeba przykręcić, po prostu Donald Tusk teraz naprawdę powinien tych pałkowników Sienkiewiczów nasłać. No, wszędzie, gdzie się da. No, pan Sienkiewicz nazywał niedawno opozycję kanaliami. Na przykład pisowców, że pisowcy to kanalie. To też jest za mało jeszcze wszystko? To no przestało działać w ogóle? Na tych no jeszcze za mało. Silnych. No bo patrz, razem. Ciągle patrz, jaki jest wynik wyborczy. A komisje śledcze, to nie jest konkret? To jest taki konkret, że po prostu konkret, kabarety płaczą po nocach, rozumiesz, bo nie mają z czego mają żyć, roboty. Bo Joński, Szczerba i Sroka po prostu robią takie jaja, że to nikt ich nie przebije, absolutnie nikt. Ale nie sądzili, że tak będzie z tymi komisjami. Myśleli, że Sroka, Joński i Szczerba jednak sobie poradzą i coś znajdą. A oni, no co zrobić? No co zrobić? No, no co mają znaleźć? No. Jak pan Zembaczyński na komisji do spraw Pegasusa mówił, żeby pan prezes Kaczyński przestał rechotać, to pan prezes Kaczyński wtedy powiedział, co ja poradzę, że pan członek komisji mnie bawi. No czy tak. Jest zabawny, czy coś. Osoba Zembaczyńska, tak? Osoba Zembaczyńska, członek komisji Zembaczyński, tak. No tak, no tak. No dobrze, ale naprawdę dzisiaj dobrze szło panu Piotrowi Zgorzelskiemu, który być może troszkę rozjaśni te wątki, które już wprowadzałaś, bo rzeczywiście chodzą takie słuchy, że pan Tusk, jak już nie będzie mógł nic innego zrobić, to po prostu gwizdnie na pewnego młodego, przystojnego chłopaka, jak mówił o nim pan Paweł Graś, i wyciągnie PSL, a pan Szymon będzie... nagi. Czy pójdziecie do Parlamentu Europejskiego, do wyborów do Parlamentu Europejskiego razem z Koalicją Obywatelską? Zachęcał was do tego godzinę temu w Radiu Z Tomasz Siemoniak. Stanowimy projekt trzeciej drogi i w ten sposób dzisiaj formułujemy nasze plany polityczne, ale jesteśmy przed rozmowami głównymi na razie w kierownictwie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jutro odbywa się nasz NKWPSL, tak można powiedzieć zarząd partii, i z pewnością będziemy rozmawiali w gronie trzeciej drogi, jak przygotowywać się do Parlamentu
Parlamentu Europejskiego. Czy wyobraża pan sobie wspólne pójście całej trzeciej drogi z Koalicją Obywatelską na jednej liście, znaczy, na początku czerwca? Wyobrażam sobie kilka wariantów. Wariant podstawowy to trzecia droga, ale też nie wykluczałbym, żeby można rozmawiać z Koalicją Obywatelską. Ale jeszcze raz powtórzę, żeby to wybrzmiało. Podstawowym i zasadniczym wariantem to jest koalicja trzecia droga. Podstawowy i zasadniczy wariant to jest koalicja trzecia droga, ale jak ten podstawowy i zasadniczy wariant nie wypali, no to wtedy są inne warianty, prawda? Tak jest, nie podstawowe, nie zasadnicze, ale może to są warianty tylko dobre. Gdyby PSL miał wejść, bo oni już weszli kiedyś na tę jedną listę, a to wielokrotnie, ale na tę jedną listę, na którą nie weszła Wiosna do wyborów do Parlamentu Europejskiego. No i wtedy stracili 500 000 wyborców, PSL, tak przynajmniej mówili ci, co liczyli te głosy, bo zatęczowo było. No to potem pan Kosiniak-Kamysz poszedł tam centrum, konserwatyzm i te korzenie, drzewo z korzeniami, pamiętasz? I z kotwicą. Te korzenie są tą kostwicą, co tam nas zakotwicza, i tutaj korona to przyszłość, ale te korzenie to przeszłość. No więc tak trochę bardziej poszedł. A pan Hołownia to dziupla prawdopodobnie centrum. W tym drzewie tylko zostanie z niego, jeśli tak się stanie. No, przepraszam. Znaczy, no jeśli PSL pójdzie z Koalicją Obywatelską, to z ona zostanie dziupla, tak? Tak. Ani... Tylko wiesz co, bo to by znaczyło, według tego, co mówi pan Zgorzelski, że tam naprawdę kipi, ponieważ całkiem niedawno, no jakiś tak tydzień temu, między tydzień a dwa tygodnie temu, tak, była wiadomość, czy taka plotka, ploteczka o tym, że wszyscy idą osobno. Zdecydowanie, ponieważ podpisano jakieś tam porozumienia, że w samorządowych osobno. Pan Gawkowski nawet zdradził, że to już było podpisane na kolejne wybory też na samorządowe i że on się cieszy, że jest taka chemia, że wszyscy idą osobno. Ale kto to podpisał? Sam mnie przed chwilą pytałeś. Też prawda. No. Może się okazać, że nawet jeśli pan Tusk podpisał, to można tak zwanym atramentem sympatycznym, bo przecież też taki jest sympatyczny jak atrament, prawda? Tak jak, znika wszystko, czego się dotknie. Tak jak to porozumienie koalicyjne. No przecież na pewno podpisał sympatycznym, no bo inaczej jakby tak. Wyrotowaliby Czarzastego wtedy. No tak. Chociaż tak na marginesie tej wypowiedzi pana Zgorzelskiego, to ja się spodziewam, że pan Tusk będzie teraz odgrywał rolę wielkiego eurosceptyka, który oczywiście wywalczył ugorowanie 2 miesiące po tym, jak już zrezygnowano z tego przymusowego ugorowania. To będzie teraz bój niesamowicie eurosceptycznych partii. Koalicja Obywatelska najbardziej eurosceptyczna, zaraz za nimi będzie Lewica, jeszcze PSL, który będzie mówił: zostawcie polskiego chłopa. A pan Czarzasty, no proszę bardzo. Mogę się z panem założyć, ale nie konfrontacyjnie, że w wyborach do Europarlamentu będzie inaczej. A jak się chciałby pan założyć niekonfrontacyjnie? No na przykład to, nie wiem, tabliczkę czekolady jakoś taką. Wiesz, to jest niekonfrontacyjnie. Taka uśmiechnięta czekolada, tak? Żeby, ale pan, mam uśmiechniętą Polskę, po co mi jeszcze czekolada? Uśmiechnięta zamrażarka, uśmiechnięta Polska. Wie pan, to taka sytuacja. Uśmiechnięta pana... zamrażarka złośliwości Włodzimierza Czarzastego. Nie ma żadnych właściwości. Pan Czarzasty w ogóle ironizuje całą tą uśmiechniętą Polskę Donalda Tuska. Sprowadził to wszystko do żartu wręcz. No. No i co? I jak oni będą rozmawiać? Pik, 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 pik. Pik, 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 pik. Tak, znowu pik, jednak pik, no nie mógł się powstrzymać pan Czarzasty i wypomniał panu Szymonowi, marszałkowi rotacyjnemu Hołowni. No widzisz, jak pan Zgorzelski wypomniał panu Czarzastemu, że takiego wała jak laska marszałkowska będzie, oczywiście, że tak. No jak i teraz, kosiarka. Teraz tych ataków personalnych niedoszłego rotacyjnego wobec obecnego rotacyjnego może być naprawdę bardzo dużo, a pan Szymon nie lubi za bardzo, jak się go krytykuje, bo on się bardzo dobrze czuje, jak jest fajnie, miło, jak wszyscy go lubią, dlatego często jeździ po szkołach, gdzie dzieci mówią: o, marszałek przyjechał Sejmu, a miała być szkoła, być polityki, okay. Proszę pana. No więc pan marszałek Hołownia nie lubi raczej krytyki, a pan Czarzasty po raz kolejny skrytykował, czyli nie mogą się jakoś powstrzymać ci lewicowcy od rozbijania tej władzy obecnej może od środka. W DNA może to mają. Gdzie to mają? W DNA. A zrozumiałem, tak? Że w D to mają. A w DNA, rozumiem. Nie, w DNA, tak jak pan Gawkowski tak. Dzisiaj ale pan mówił. Ty zgodzisz się ze mną, że sprawia wrażenie troszkę polityka przegranego dzisiaj. Oczywiście obudzi się, być może zrobi to, co kiedyś obiecał, że pójdzie do domu i powie: Władku, po co ci ta polityka, walnij się w łeb. Tak kiedyś obiecywał, że tak zrobi.
Nie wiem, czy to był za mocny cios, czy za słaby, czy w ogóle go nie było, ale rzeczywiście, no, musi się pan obudzić, panie Włodzimierzu. Ale na pewno eksplozja polityki i miłości nastąpi w czwartek, bo o ile dobrze pamiętam, to 11 kwietnia, tak, a dziś jest 8, 11 kwietnia pan marszałek Hołownia miał z tej uśmiechniętej zamrażarki wyciągnąć te projekty Lewicy i Koalicji Obywatelskiej i zacząć je procedować. No to jak będzie w tym Sejmie jakaś dyskusja, to przecież piorunami będą rzucać w marszałka Hołownię. Pikać mu tam będą, co, no, co druga pani albo będzie po prostu, pikać. Albo po prostu pani Lempart wejdzie z drzwiami obrotowymi od razu i ale ona może tylko wejść na konferencję. No na salę plenarną wejść nie może, bo posłanką nie jest, a chyba jakaś tam debata pani Lempart może wejść wszędzie, gdzie chce, pod warunkiem, że ktoś ją wpuści. No to przecież po cichutku gdzieś tam pani Anna Maria Żukowska czy ktoś ją wprowadzą przez okienko w toalecie, o ile wcześniej będzie oczywiście odpowiednie. Po cichutku jeden taki lobbysta się przyczaił na sali plenarnej już za marszałka Hołowni. Pan marszałek, chociaż jest, jeszcze nie znał posłów, wyczuł, że a pan chyba posłem nie jest. Kto tu jest na tej sali? Także myślę, że nawet pani Lempart mogłaby się, no, nie przyczaić. A państwo zastanawiają się pewnie, jak wygląda Koalicja Obywatelska na samym dole, lub prawie na samym dole, czyli mówię o tych takich najlokalniejszych z lokalnych działaczy. No tam oczywiście wolność mediów i wolność słowa kwitnie tak jak na górze. Informuję pana, że zadzwoni na policję na pana teraz, w tym momencie. Sprzęt mój wziął, wyniósł. To jest drogi sprzęt, drogi sprzęt to jest. Ja panu nie niszczę. Utrudnia mi pan pracę. Nie mam zamiaru niszczyć. No to rozmawiam z panem, niech się pan nie wpierdala rozmowę. Tak powiem, bo pan nie rozmawia. Proszę pana. Co pan robi? Ale co pan robi? No co robię? No jestem na zebraniu. No. Nie, zobaczcie, co tu się dzieje. Nie, chcę sobie interwencji, bo rozmawiam. Proszę, proszę mi oddać, proszę mi oddać. To nie jest pana przedmiot. Czy ja panu portfel biorę? Czy ja panu biorę pana telefon? Pan ja pan w tym nie życzę tego, żeby pan mnie tak... Pan Klemens tak, Podlejski przed wyborami dał nam próbkę tego, jak mogłoby wyglądać to spotkanie na szczycie koalicji 13 grudnia, bo tam... Gdyby chciały to transmitować media na przykład, jakieś ale wolne... Nie, chodzi mi o te wulgaryzmy i te pikadła, które tam się co chwilę pojawiały, a gdyby media to chciały transmitować, no to mniej więcej chyba tak by trzeba było wypikać te media, jak no, pan Podlejski. Troszkę przerażające, jak sobie tak pomyślę, że ten pan startował, pan Klemens Podlejski, nomen omen, startował w wyborach parlamentarnych nawet wcześniej jako burmistrz Żarek. Niesamowite. I to są te doły Koalicji Obywatelskiej, tak, o których mówił pan Biedroń, że to przez te doły nie doszło do tej wspólnej koalicji, przez co oni przegrali te wybory. Patrz, i to przez takie doły, przez takich ludzi nie doszło do wspólnej listy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Wyobrażasz no, sobie? No, tacy no, ludzie to potrafią walczyć, nie? Jak pana Podlejskiego nie widzę w rządzie jednak Donalda Tuska, mimo wszystko. Znaczy widzę, ale myślę, że to dopiero po jakiejś gruntownej rekonstrukcji być nadawałby się troszkę na nowego Sienkiewicza, też mi się wydaje. Doskonały. Tak. Pan Sienkiewicz do Brukseli, a ten do resortu kultury, prawda, z buta tam, wiesz, co tutaj. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Troszkę za trzeźwy na jak na to, ale nad tym można popracować. Każdy ma jakieś wady, no. No też prawda. Nikt nie jest doskonały. Też prawda, nikt nie jest doskonały, ale dużo dzisiaj wspominaliśmy, nawet bym powiedział w dość pozytywnym i ciepłym świetle o partii Razem. No to teraz chwilkę o nich. Trzaskowski. Potrzebny jest drugi krok, żeby zakończyć erę pisowskiego populizmu. To w Warszawie jest ten pisowski populizm? Oczywiście. Mamy na przemian odsuwać PiS od władzy, a potem bronić władzy Platformy przed PiS-em. I tak ad mortem defecatam. Ad mortem defecatam to niestety pan Czarzasty chyba planuje być współprzewodniczącym i pan Biedroń też współprzewodniczącym i zdaje się, że cały ten zarząd Lewicy, tej nowej Lewicy, nie myli z partią Razem, tak też sobie kombinuje. No ale tak jak mówiliśmy w pierwszej części, jednak pani Biejat jakiś sukces osiągnęła. Oczywiście jak na Warszawę to nie jest bardzo dużo, ale też trzeba pamiętać, że pan Rafał Trzaskowski w zasadzie niczym innym się nie zajmował w czasie tej kampanii, tylko również takim kuszeniem tych wszystkich lewicowych odbiorców. I on generalnie przez lewicę wielkomiejską jest uważany za swego, za tego, który postawi, no może jeszcze nie w tym roku, może jeszcze nie w przyszłym, może jeszcze nie za dwa, no ale już za 10, może za 15, choć być może już go tam wtedy nie będzie. Jakieś tam hostele wreszcie to tęczowe. No coś dla lewicy zrobi konkretnie.
konkretnego. Ale wiesz co, ja teraz zaczynam rozumieć tą głęboką koncepcję Rafała Trzaskowskiego, wyrażoną wczoraj podczas wyborów samorządowych, o tej walce z populizmem. No bo skoro w Warszawie nie ma pisowskiego populizmu, a pan Trzaskowski wciąż chce pokonywać ten pisowski populizm i mówił to w oczy Donaldowi Tuskowi, no to jemu ewidentnie chodziło o ten populizm Donalda Tuska tak naprawdę i o to w tym wszystkim chodzi. Natomiast no, uwaga pana Adriana Zandberga, że w zasadzie tylko te dwie partie między sobą nieustająco tak, walczą. Oni mają pełnić rolę kibiców, prawda? No tak jak na meczu tenisowym. Po prostu pyk, 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 pyk. Niby trzecia droga miała tutaj coś nowego wnieść, a okazuje się, że trzecią nogą Donalda Tuska została. No, no niefajne, niefajne, ale żeby pan Rafał Trzaskowski tak się bardzo dobrze nie poczuł, a z drugiej strony, żeby też uświadomić sobie i państwu, że nawet kładka przedwyborcza, wyborcza i powyborcza może być pewną metaforą, to ten na koniec dziś materiał. Most na Pragę. Tak wygląda nawierzchnia obiektu po tygodniu od otwarcia. Podjazdy są bardzo strome, więc rowery nabierają dużej prędkości. Efekt hamowania widać gołym okiem. Zarząd Dróg Miejskich. Ostatnie szlify, by nie było lipy. Żadne zagrożenie nie doskwiera, bo na szczycie będzie kamera. Most lub kładka. To nie lada gratka. Zapraszamy na 18 godzinę. Weź ze sobą rodzinę. No te ślady hamowania to także stąd, że tam nie ma pasa dla rowerów i po prostu co i rusz rower ale musi mieli się integrować hamować. Ludzie tam, integrować piesi no z rowerami. Te ślady hamowania to właśnie jak pieszy się próbuje zintegrować z rowerem. Aha, i staje mu na trasie i ten rower musi zahamować, żeby się za bardzo z tym pieszym nie zintegrować, tak żeby ten pieszy się nie zintegrował z Wisłą. No to tak to mniej więcej właśnie wygląda. A jednocześnie proszę popatrzeć, jaka piękna metafora tego, co wydarzyło się wczoraj. Koalicja miała wszystkich już nas trzymać za twarz, a tymczasem widać ślady hamowania. Bardzo państwu za dzisiaj dziękujemy. Dobrej nocy. Dobranoc.